Wielka czystka wam jak miłość. Oni znikną z obsady serialu. Dotychczasowe rewolucje w telewizji polskiej to nie jedyne zmiany, z jakimi spotkają się widzowie. Okazuje się, że na celowniku znalazła się także jedna z najpopularniejszych produkcji stacji. Serialem jak miłość będzie musiał pożegnać aktorów. Kogo nie zobaczymy już w obsadzie? Wielkie zmiany w TVP. Co dalej z jak miłość? Po wyborach parlamentarnych oczywiste było, że telewizja publiczna przejdzie do głębną reformację. Dotychczas dziennikarzom często zarzucano sympatyzowanie z ówczesną partią rządzącą. Niewielu jednak spodziewało się aż takich zmian. Z posadami pożegnała się większość dziennikarzy, a widzowie zobaczyli nowe wydania takich programów jak m.in. Teleekspres czy nowy serwis informacyjny 19.30. Zmiany zaszły także w porannym pytaniu na śniadanie. Wymieniono wszystkich dotychczasowych gospodarzy śniadaniówki. Obecnie obserwujemy w roli prezenterów m.in. Kasię Dowbor, Beatę Tadle czy Roberta Stockingera. Widzowie TVP obawiali się wycofania ulubionych programów takich jak m.in. Rolnik szuka żony, Sanatorium Miłości czy M jak Miłość. Do tej pory wydawało się, że popularne tytuły mogą czuć się stabilnie w ofercie programowej. Nadchodzi jednak rewolucja. Z popularnym serialem pożegna się szereg znanych gwiazd. Aktorzy, którzy występowali latami w M jak Miłość, znikną z ekranów. Znamy listę wielkiej czystki. Widzowie M jak Miłość pożegnali wiele gwiazd. To nie koniec zmian. Obyczajowy serial zawitał na antenie Telewizji Polskiej w 2000 roku. Od ponad dwóch dekad z sukcesem przyciąga do siebie widzów, a losy bohaterów nadal zaskakują. Wraz z nimi przeżywamy sukcesy, miłostki, a także bolesne chwile. Produkcja już kilkukrotnie musiała poradzić sobie z sytuacją, w której pożegnaliśmy o twórcę ważnej roli w M jak Miłość. Śmierć zakończyła wątki m.in. Emiliana Kamińskiego, Witolda Pyrkosza czy Andrzeja Preciksa. Dla fanów serialu był to ogromny cios. Tym razem dojdzie do równie nagłych pożegnań. Super Express donosi o odejściu z obsady kilku aktorów. Ich postaci jeszcze niedawno wzbudzały wiele emocji wśród widzów. Kogo będziemy musieli pożegnać? Szczegóły poniżej. Wielkie czystki wam jak miłość. Kto odchodzi z serialu? Scenarzyści często musieli użyć sporo kreatywności, by usunąć postacie przez rezygnację aktorów z dalszej współpracy. Wszyscy chyba pamiętamy słynną scenę wypadku Hanki Mostowiak, która uderzyła w kartony, gdy Małgorzata Kożuchowska postanowiła odejść z M jak Miłość. Tym razem lista aktorów jest nieco dłuższa. Na ekranie nie zobaczymy już m.in. Anny Kertch, grającej Ewę Kalinowską oraz Aleksandra Szelonga, czyli syna Kalinowskiej, Wojtka. Część widzów miała nadzieję na powrót dawnych postaci, jednak z pewnością w M jak Miłość nie zagra Jakub Józefowicz, czyli Łukasz Wojciechowski oraz Iga Kreft, która przez dekady wcielała się w rolę Uli. Dla produkcji jest to szansa na stworzenie nowych, zaskakujących wątków. Tylko czy widzowie będą chcieli powrócić do serialu bez ulubionych postaci? Nowe odcinki trafią do TVP już po wakacjach.